Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zobaczycie, jak transportuję ja te dwa kombajny, czyli Lexiona 750 i Michasia Neufholanda CR-a na Koszęcin. Mamy do przejechania jakieś 70 km drogi. Co jeszcze bym wam powiedział? Za chwilę zobaczycie nasz pożyczony nabytek od Sylwka. Co bardzo ci dzięki, Sylwek, za to. Bo nasz pilot, w sensie Raptor, no nie spełnia już tych wymogów poprzez te nowe przepisy. Także na chwilę obecną żeśmy pożyczyli to. Czas nam nie pozwolił na nowy nabytek, także jest pożyczony. Zobaczcie tą pszczółkę, będę miał okazję ją dzisiaj pilotować. I teraz pokrótce muszę się przygotować do tego, także wszystkie pozwolenia i tak dalej. Latareczki, nie latareczki. Akurat właśnie byłem w sklepie, kupiłem sobie nowe bateryjki firmy Panasonic do latareczki. Zobaczymy, jak ona dalej świeci. Powiem wam tak, droga jest dość niefajna, bo poprzednie lata jeździliśmy przez takie miejscowości, gdzie przeprawa tymi kombajnami wyglądała super, bo było dużo miejsca, no wszystkiego, a teraz, że zrobili nowe drogi, remonty i tak dalej. Dzisiaj jadąc, sprawdzając tą drogę, pomierzyłem wszystko i w jednym miejscu zrobili tak ostre i wysokie krawężniki, że brakuje 20 cm, aby CR się zmieścił, bo to jest jeden z najszerszych kombajnów na tym gospodarstwie i to o niego w większości chodzi. Także no, mamy drogę z Bartkowic do Koszęcina, będziemy jechać w tym momencie przez Częstochowę i co? O, i bateryjki nie działają. Ha, chyba źle wsadziłem. Coś mi się wydaje. Nie, no dobrze. No. I tak to właśnie wygląda. Zobaczymy, jak się to auto spisze. Jak się spisze fajnie, to myślę, że chłopaków namówię na... O kurczę, nie działa. Zaraz muszę ją ogarnąć, zobaczyć. W każdym razie myślę, że namówię ich na takie kupno, ale na pewno będzie musiał to być automat, bo ten jest manual i przypuszczam, że będzie trochę ciężko, bo tu wajchowanie tymi biegami i tak dalej. Ale zobaczymy. Nie, poprzednie lata jeździłem manualem, teraz był automat, no nie przechodzi tych wymogów, znowu jest manual, także zobaczymy za chwilę. Słuchajcie, zanim wydmuchamy to tym dużym kompresorem, musimy użyć tego małego psikacza. Musimy iść wyczyścić chłodnicę. Tamten kompresor, jak dokładam do chłodnicy, to chłodnica robi drrrr, więc żeby nie uszkodzić chłodnicy, używamy mniejszych pistoletów, bierzemy wtedy z kombajnu powietrze i dmuchamy. Kombajn jest gotowy. Dzisiaj nie było testu białej koszuli, bo próbowałem założyć koszulę Garego i wam zrobić test w tym, ale Gary jest szczuplejszy. Słuchajcie, mamy wydmuchany kombajn. Musimy jeszcze go zatankować, wymienić filtry powietrza i będziemy lecieć na Koszęcin. Jak jedziecie kombajnami, pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, żeby wydmuchać. Już wam to mówiłem w ostatnim odcinku, skrzynie biegów. Bo pamiętajcie. Lecicie teraz drogą, nadepniecie na hamulec, hamulec się zagrzeje, jeśli tam jest słoma i nie ma kombajnu. Wiesz, jak wygląda kombajnista CR-a, gdy kosi kombajnem? Tak jak kombajnista... Tak jak ja. Tak jak kombajnista klasa, który dmuchał klasa. A tak wygląda właśnie operator klasa i ten, kto dmuchał klasa. Nie, tak to nie wygląda. Ja w lepszym. Idź teraz ty, wydmuchasz, zobaczymy, dobrze, jak będzie wyglądał. Podejrzewam, że będę ciszejszy. Na pewno. Na bank. Kwestia, jak to wydmuchasz. Ja weszłem tam wszędzie. Tak, rurą? Ja weszłem przez układ wydechowy i wyszedłem z pyskami. No kurde, patrz, no. A ja nie muszę tak wchodzić. Tak się robi. Dobra, Michał. Bo w Neufholandzie się tak nie wchodzi. Dawaj, bo czas leci, a my jeszcze musimy przejechać 60 km. No
dobrze. Dobrze, że tachografu. Ale ty się umyj, bo przecież na wyglądasz jak... Dobrze, że tachografu nie ma w kombajnach. Jak Fleja wyglądasz. Wygląda jak kombajnista. Nie, jak Fleja. Nie, jak kombajnista z PRR-u. No to Neapolanę bym jeździł, no to mówię, no. Dobra, Michaś, idź, biegnij. Dobra, biegnę, na razie. Ja się wykąpę. Widzieliście, jak Lexion był ładnie oświetlony do dmuchania? Michał też ma fajne oświetlenie, tylko ładowarkę musiał sobie odpalić. Słuchajcie, jest niedziela, my dalej pracujemy. Prawie jest poniedziałek. Godzina, no, prawie poniedziałek, jest godzina 10 po 11 wieczorem, po 23. Co, no staramy się jak najlepiej wam pokazać przede wszystkim, nagrywamy dla was, jak to u nas wygląda, u nas i w sumie u Adasia. U nas. No u nas, w sumie tak, pewnie. Słuchajcie, po prostu powiedz im to wprost. My się farm. Tak staramy, tak. Robimy dla was takie fajne filmy, tak nam się wydaje, że są fajne, a tych subskrypcji nam za dużo nie przybywa, także my się dla was oddajemy, więc wy oddajcie nam subskrypcję. Dzwoneczek i piszcie w komentarzach, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Lajki, komentarze. Wiecie. Słuchajcie, zjechaliśmy z pola z jęczmienia, skończyliśmy tutaj na pacierzowej jęczmień po 20 i od godziny 20 szykujemy się do wyjazdu na Koszęcin. Dwa kombajny, Scania z ładowarką, z kompresorem, bus, pilot. Na szczęście udało nam się już to ogarnąć. Temat Gary pojechał. Zamknięte. O, idzie przyjaciel nas. O, idzie Gary. Chodź, Gary. Uśpiłeś dzieci w domu już? Chodź, siadaj. Nie wiem, czy mogę na tym fotelu? No możesz. Możesz. Nie ma na razie Mariana. Gary nas opuścił na chwilę. Był 2 godziny w domu. Musiał dzieci uśpić. Nie uśpić, tylko położyć spać. O, właśnie. To jest różnica. Słuchajcie, teraz, żeby nie przedłużać, to nie wiem, ja na pewno, jak i Geniusz, tak i Gary. Gary się nie obrudził, za jaki ładny, czysty przyjechał od fryzjera. Lecimy się wykąpać i widzimy się dosłownie za pół godziny i będziemy ruszać w trasę. Krystian jeszcze jedzie z McDonald'u. To dawaj, Gary, ja sobie zobaczę ten wilgotnościomierz, a ty są, a ja tam, albo dobra, ja tam zajrzę do góry, a ty mi tu ładnie odkręć. I wyczyć, tam jest takie coś, co bada wilgotność. Nie dostanę. Masz to. Gdzie byłeś, jak ludzie rośli? Słuchajcie, musimy wyczyścić sobie jeszcze wilgotność. Stałem w kolejce po rozum, ani jednego, ani drugiego. Tam u góry jakaś jest kamera, laser, nie wiem, nie będę wam mówił, jak to działa, bo nie mam pojęcia, ale wiem, że trzeba to wyczyścić. Michał ma uczucie do swojego kombajnu. Co to się dzieje? Tygrys. Tygrys, drzwi zamyka. Michał ma uczucie do swojego kombajnu i zobacz, jak go pielęgnuje. Jeździ, a on i tak się psuje. Zaupgrade'owaliście. Co? Zrobiliście... O, przed na obroty. Zrobiliście upgrade? Nie, właśnie, musimy wam zrobić upgrade do odcinka niedzielnego. CR tak pięknie chodził, że aż mu się łożysko na wale w headerze rozwaliło. I tak tukło. Aż w końcu Michał się zatrzymał i mówi, nie, coś jest nie tak. No i klaskosił. A ty załatwiłeś 5 bagnetów w ciągu jednej doby. A zobacz, jak dzieci w piaskownicy, nie? No, to jest takie tak. Moja jest ładniejsza. Nie, twoja, moja jest ładniejsza. Dokręć czasami. Ale to jest ten. Nie znasz uczucia? Nie będzie na mnie. Uczucie, o. To uczucie dobiegło końca. Dobra, uczuciem. Idziemy. Jedźcie. Ja jeszcze muszę na czepę zadać. No poczekaj, podpinamy to wszystko, zatankujemy to i zaczniemy pakować ten kompresor i tą ładowarkę. A to już dość jedzie ładowarką. Tygrys. Ten kompresor miał wjechać na czepę, a nie do garażu. Właśnie, kompresor miał na czepę, ale jeszcze musimy mu zrobić mały przeglądzik przed wyjazdem. Wyciągaj. Tak! Zobaczyć filtr. To będzie czysty. No. To jest ile to chodzi? Jak nówka. No więc trzeba to dmuchnąć trochę. Ile to chodzi? No musimy olej sprawdzić, tu też ma... To w kurzu nie chodzi. Kompresor też ma swój film, nie? Ten kompresor, ten duży. No tu ma chyba. No tu ma właśnie film, no. Z jednej strony i z drugiej, no bo tu ciągnie z trzech. Czekaj. Każde dwa garki mają... Cztery, nie, cztery, sześć garków. Każdy sześć...
Każde dwie sztuki mają po swoim filtrze. To jest czyste. No i musimy to rozebrać. Idę to wydmuchać. Pan magazynier, czemu ja ci spinał ładowarkę? No ty jesteś kierowca. No dobrze, ale to Joker ten. To nie, ten. Nie zapłaci. Kierowca musi się sam przygotować ładunek. Nie zapłaciłeś mi, żeby ci to zatransportował, dotransportować. Myślę, że jutro się zrewanżuje. Jutro urodziny ma. O, Rudy ma jutro urodziny. Na Koszycinie i ma urodziny, no nie wierzę. Chyba to już dzisiaj, jakbym jutro nie był w stanie, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Zdrowia. Dobra, możesz puścić tych. Słuchajcie, musimy podziękować naszemu kuzynowi, który użyczył nam swojego pilota. Jest to profesjonalna firma, która wozi gabaryty. Firma nazywa się Transym. Jakbyście potrzebowali kiedyś przewieźć jakąś dużą maszynę czy coś, to Transym garnek. No, lecimy? Lecimy. Musimy sobie kupić takiego samego i przerobić. No, musimy, dokładnie. Musisz coś zadziałać w tym kierunku. Lecimy, bo jest godzina w pół do pierwszej. Mieliśmy o 23 wystartować. A jest w pół do pierwszej, super. No, ale tak bywa. Dobra, let's go. Jedziemy? Tak, piąteczka. Opa. Left my doubts at home tonight. Me confidence can't come and take a bite. My skin, my hair, they shine so bright. Tonight's the night, it feels so right. Careless, fearless, standing tall. Limitless and powerful. Stronger than I've been before. I'm here to hit the dance floor. Babe, you don't know it took some time for me to feel right, for me to feel like. I got my satin dress on, you know. Słuchajcie, mamy godzinę. Za 15 pierwsza wyjechaliśmy z Bartkowic jakieś 10 minut temu. Jeszcze krótkie zahaczenie o Orlenka, jakiejś energetyki czy coś, żeby nam się spać nie chciało na podrodze oczywiście. No i jedziemy. Na chwilę obecną zrobiliśmy 2 km, czy może 3, ale jedziemy. Bardzo mi się podoba ta droga, już mi się podoba, bo... No widzisz, jak kupiłeś sobie obojętnie jakiego, to tak jest, no. W każdym bądź razie już mi się podoba, bo na głównej drodze powiatowej, czy też wojewódzkiej już, nie, dobrze mówię? Wojewódzkiej, nie ma ruchu o tej godzinie i to już jest super. Także jedziemy sobie teraz w kierunku Częstochowy od Kłomnic. No i co bym mam powiedzieć? A co do tego, no to skrzynia manualna i ten, poczekajcie chwilę. Pietruś, mam tutaj autko z nadprzeciwka, delikatnie tam przybierz. Fajnie się w nocy prowadzi, ogólnie no to najlepiej jest w nocy. Bo pod względem tego ruchu, tego wszystkiego, to bajka, a w dzień takie maszyny prowadzić, no to jest porażka. No i też się nie powinno, co prawda. Takie jest, nie wiem, moje zdanie, nie wiem jak to tam wychodzi dokładnie, ale jak takie dłuższe, dalsze drogi, większe maszyny ponadgabarytowe, to tylko i wyłącznie nocą. Najbezpieczniej. Dobra, na razie ciach bajera. Fully charged with energy, feel the blood rush in me. It's my calling, can't you see? Like Paul once said, just let it be. And when those doubts come back my way, there's a game I like to play. Say words won't bring me down today. Lord, don't let that fade away. Dobra, chłopaki, tam tył macie czysty, dawajcie do lewego pasa. Teraz. Słuchajcie, jesteśmy w świętym mieście, zwanym Częstochową. Na chwilę obecną idzie gładko. Jak żeście przed chwilą widzieli te rądka, no to najgorsze na te szerokie kombajny. Wjazdy wąskie, wyjazdy znowu szerokie. To trochę tak niekompatybilne.
Ale cóż, no, no daliśmy na chwilę obecną radę, jeszcze będziemy mieć jedno rądko. Dawać chłopaki, dawać, wchodzimy. Przód mamy czysty, z lewej strony, śmiało w lewo wchodzimy. Pietruś, czyściutko za mną. Cały czas czysto, tu lewa strona czysta. Powiem wam tak, mamy godzinę 1:40. Wyjeżdżamy z Częstochowy. Tam coś się z tyłu wyrywa. Uwaga chłopaki, uwaga. Wyjeżdżamy z Częstochowy. Najgorszy okres mamy już za sobą. Ale muszę wam powiedzieć, że ta droga jest od 2 lat, którą teraz jeździmy. Ponieważ wcześniej jeździliśmy normalnie na herby. Było fajnie, szeroko. Ale ktoś wymyślił, co? Że zwęzi drogę. Porobili jakichś krawężników wysokich i po prostu nie mieścimy się. Dlatego musieliśmy swoją drogę bardzo... jedzie jakiś... Niedzielny kierowca i ma pas wolny i nie może. Co, a on obok ciebie jedzie? Chyba jakaś pani. Oczywiście nie obliżając panią. Ale tak rzeczywiście była pani, bo widziałem jak jechała. No, także słuchajcie, lecimy na Koszęcin. Nawet fajnie to na razie idzie. Nie mamy żadnych jakichś większych problemów, nie ma ruchu. Jednak, wiecie, zawsze jeździmy w nocy na Koszęcin. No tak jak żeście widzieli wcześniejsze, mój przejazd na Sekursko, to jest blisko, więc tam nie ma wyboru, musimy jeździć w dzień. Natomiast tutaj na Koszęcin, jak się przenosimy, to jest 60 km, musimy przejechać całą Częstochowę. Tutaj też jest dosyć ruchliwa droga, gdzie dużo ciężarówek jeździ. My też nie chcemy przeszkadzać kierowcom i tak dalej, dlatego wtedy jedziemy w nocy. Raz w życiu tylko spróbowaliśmy przejechać w dzień, bo wiecie, tu nie padało, tam padało i wyszło tak, że trzeba na Koszęcim przejechać. I raz w życiu pojechał Michał jednym kombajnem przez Częstochowę w południe. To był najgorszy pomysł świata, bo my żeśmy się natruli, kierowcy z nami się natruli, a w sumie to i tak jechał chyba ze 4 godziny, a nie 2. Przez to właśnie, że wiecie, no ciężko się jeździ kombajnem po mieście, powiem wam tak, no. Nie wiem, co wam jeszcze dzisiaj powiedzieć, słuchajcie, bo wiecie, jest jednak już druga godzina. Moja żona pojechała na wakacje. Zostałem sam na placu boju. Nie no, oczywiście. Zabrała córeczkę i troszeczkę się pojechały rozerwać. On tatuś został. Musi pracować. Dostałem właśnie informację. Dosłownie, no może nie dosłownie chwilę temu, ale gdzieś koło 9 godziny. Rozmawialiśmy tam z chłopakami od Świerkotów, czy by nam nie pomogli kosić trochę, bo ma w czwartek padać deszcz, my jeszcze mamy jakieś 400 hektarów do skoszenia. Fajnie by było jak najwięcej zebrać tej jakościowej pszenicy i jęczmienia, bo ostatnie deszcze delikatnie ją przepukały. I jutro będzie z nami kosił Lexion, nie pamiętam nawet jaki, 8700 chyba. Kolego tam z tyłu, za tymi kombajnami, tym dużym jesteś na radyjku? Na pewno 12 metrów header ma. To tyle. Słuchajcie, my lecimy dalej, mamy następne rondo. Widzimy się za chwilę. No i co, powiem wam tak, że moim zdaniem najtrudniejsze miejsce zostało pokonane. Takie tam małe centrum miasta prawie, że. Udało się to pokonać gładko, troszeczkę chyba po zeszłorocznych przejazdach. W zeszłym roku powiem wam tak, że było ciasno tam. A teraz w tym roku no to fajnie, nie wiem, gdzieś ten znak może poprawili, czy jak na tej wysepce jest dużo, dużo szerzej. Nawet nic nie trzeba było wyjmować, przestawiać. Przeszli gładko, jak i całe statko. Lecimy dalej, no. Za chwilę jeszcze kawałek w sumie i opuścimy Częstochowę i wtedy to już raczej z górki jeszcze będziemy mieć jedno takie troszkę przerąbane rondo. Ale to myślę, że wyjdę, im pomogę, pokażę co i jak, również przejdą. W końcu mają najlepszego pilota. Oprogramowanie ci się ładuje, że się nie odzywasz? Nie no, czekam czy się nastroiłeś, wiesz, z tym, żeby mnie zrozumieć w końcu. To powiedz. No to tak. Jasiu poszedł na basen, nie, tamto. Przebrał się w kąpielóweczki. Idzie na basen.
skacze do wody, na główkę, na bombę, pływa basen w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. Nagle ratownik się go pyta: Jasiu, gdzie nauczyłeś się tak świetnie pływać? A Jasiu na to: a wie pan co, tata wyrzucał mnie na środek jeziora. O kurde, to pewnie ciężko było dopłynąć do brzegu. Nie, wie pan co, najciężej było wydostać się z worka. To z autopsji? Tak, tak. Dobra, Pietrek, ja to bym lewą brał. Tak, koniec. Pierdół, było skrzyżowanie, nawet rondo. Już nie pamiętam nawet, czy to było szerokie, czy to było nieszerokie. Chociaż kuźwa, nie wiem, no. Nie wiem, powiem ci, że chyba nie. Jedziesz lewą czy prawą? Najgorsze są koła przy wózkach, bo te duże koła przy kombajnach, one wchodzą fajnie na krawężniki. Najgorsze są te wózeczkowe, małe kółeczka, bo to wiecie. Ogólnie bardzo ładnie, tylko troszeczkę tam, Pietruś, to twoje kółko od wózka dostało, ale to git. Mamy coraz nowocześniejsze maszyny, coraz większe w gospodarstwie, tylko że może nawet nie tylko w gospodarstwie, ale na świecie. Ale przepisy ruchu drogowego nie nadążają. Kiedyś było dużo prościej jeździć po tych drogach niż teraz. Teraz są ronda, zwężki, nie wiem po co, ale ktoś nad tym myśli, mądry. Słuchajcie, przejechaliśmy Częstochowę. Jesteśmy jak co roku w tym samym miejscu, tworzymy sobie postój w takim najbardziej dogodnym miejscu, najwięcej miejsca do przejazdu dla innych samochodów, a mamy czas na to, by zrobić swoją potrzebę i sprawdzić wszystkie opony, czy wszystko z nimi ok, czy wszystko gra, światełka i tak dalej. Za 2-3 minuty będziemy ruszać w dalszą drogę. Jeszcze zostało nam się około 20-25 km, także jeszcze chwila i nie wiem, wyjechaliśmy o której? Po 12 jakoś, to już mamy 2 godzinki, no niecałe, ponad półtorej godziny, to jeszcze godzinka i będziemy na miejscu, także chwila, moment i startujemy. Dotarliśmy do miejsca docelowego. 3 godziny drogi. Mamy 3:25. Co ja mogę powiedzieć? Idziemy spać, bo o 7 wstajemy. Co? A tak, Tygrys mówi, że dzisiajśmy jechali chyba najdłużej, jak żeśmy tylko jeździli. Przez to, że zrobili zwężki od Kłomnic do Częstochowy i trzeba non-stop tam hamować. Ale tak ogólnie to nie było źle. Wyłączamy masę, idziemy spać. Widzimy się o 7 rano.